Firma z Wrocławia podbija rynek amerykański. Sprzedaje meble na wymiar, a swoje salony ma już we Wrocławiu przy ulicy Widok, ale i na popularnej ulicy Beverly Hills w Los Angeles. A teraz nowy showroom otwiera się w słonecznym Miami. W pierwszej kolejności powstał showroom w Los Angeles. Oczywiście w następnej kolejności powstał punkt tutaj we Wrocławiu. Na chwilę obecną otwieramy punkt nowy w Miami. Myślę, że to nie jest koniec. Mamy plany na kolejne punkty w Stanach, ponieważ zapotrzebowanie i oczekiwania klientów rosną w Stanach i myślę, że tych punktów będzie dużo więcej. Firma spełnia oczekiwania wymagających klientów, którzy chcą zaprojektować swoją domową przestrzeń samemu z najwyższej jakości produktów i przy wsparciu eksperta. Dla klientów najbardziej wymagających staramy się, żeby spełnić ich wszystkie oczekiwania, żeby byli zawsze zadowoleni z naszych produktów. Możemy się pochwalić, że rynek amerykański nas w jakiś sposób zaciekawił i również udowodniliśmy, że spełniamy ich oczekiwania. Również możemy się pochwalić ostatnim osiągnięciem w postaci wywiadu w magazynie Forbes, który zaciekawił się naszymi produktami. Wszystkie meble są produkowane w Polsce i statkiem wysyłane do Stanów Zjednoczonych. To właśnie za Atlantykiem znajduje się najwięcej fanów wyrobów firmy MLL Custom. Wrocławianie powoli odkrywają to miejsce. U nas możecie Państwo zaprojektować meble kuchenne, garderoby, meble do jadalni. Myślę, że w tym kierunku jesteśmy dość elastyczni i dostosujemy wnętrza do potrzeb każdego klienta. Jeśli mają Państwo ochotę zmienić wnętrze i chcieliby stworzyć coś innego, całkowicie innego, niepowtarzalnego, zapraszamy do naszego salonu. Na pewno nasi specjaliści i projektanci zaproponują Państwu rozwiązania, których Państwo wcześniej nie widzieliście. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakty.